Nasz oddział szturmowy, marynarzy pod dowództwem kapitana Roberta Oszka brał udział w tych walkach od Sławięcic, Kindzierzyn, Leśnica, Lichenia, Zalesie, i w tym kole myśmy działali w tych lukach powstających w czasie walk o Górę Świętej Anny. To był można powiedzieć taki oddział lotny. Oddział ten posługiwał się pancernym samochodem, który był przez ten oddział sam zbudowany. I to spłyt pancernych Huty Beldon. Pamiętny dzień. Ten okres pamiętam bardzo wyraźnie, bo to już było zdobywanie po raz trzeci lichenii. No, i tam spotkała nas niemiła rzecz. Nasz dowódca wyszedł z wieżyczki i był trafiony kulą. I jakkolwiek był ranny, walczył do samego końca. I dopiero po zakończeniu tej akcji był opatrzony i walczyliśmy dalej. Niemcy 2 czerwca przerwali front na odcinku Lichini. I przesadli się na tyły czwartej kompanii. Właśnie Lichinia została trzy razy zdobywana przez oddziały powstańcze. Kiedy trzeci raz już nie daliśmy zaweźwaliśmy oddział szturmowy kapitana Oszka i czwarty pół gadzika na pomoc. W ten czas odbiliśmy Niemców, jednakowoż na polu walki zostało. 28 ludzi ze czwartej kompanii Bogucicki.